Mamy 24 urodziny Chestera Benningtona i dzwoni do niego telefon. W słuchawce odzywa się niejaki Jeff Blue, szef firmy Zomba Music. Mówi, że ma świetną kapelę, nazywa się Xero i potrzebuje wokalistę. Chester Bennington myśli, że ktoś znowu robi sobie z niego jaja, ale facet brzmi przekonująco. Gość w słuchawce chce podesłać młodemu wokaliście paczkę z płytą z nagraniami instrumentalnymi, a Bennington ma do niej dograć wokale. Podaje adres do wysyłki i czeka na paczkę. Paczka przychodzi, on ją odpakowuje i wkłada płytę z nagraniami instrumentalnymi do odtwarzacza. Słucha, słucha i mówi tak. To jest to. To musi być to. Uda się, nawet jeśli zajmie 5 lat. Z wielką łatwością dogrywa wokale, odsyła paczkę, a po 2 dniach rzuca swoją dotychczasową robotę w centrum komputerowym, gdzie skanował stare mapy i ląduje w sali prób z nowymi kumplami z kapeli Xero. Później jeszcze 2 razy zmienił nazwę. Ostatecznie stanie na Linkin Park. To początek jednego z największych, o ile nie największego, zespołu XXI wieku. Odcinek o początkach Linkin Park zapraszam bardzo serdecznie i jeśli chcesz zobaczyć na tym kanale więcej materiałów o Linkin Park, zostaw tutaj koniecznie łapkę w górę. W komentarzu napisz, który utwór na debiutanckiej płycie Hybrid Theory lubisz najbardziej. No i oczywiście subskrybuj pełną kulturkę, żeby z odcinkami o Linkin Park, ale też o innych zespołach być zawsze na bieżąco. Xero, Hybrid Theory i w końcu Linkin Park. Panowie rozpoczęli swoją przygodę na przełomie tysiącleci, w zupełnie innych realiach pod względem nagrywania muzyki niż ich starsi koledzy w latach 80. czy 90. Mike Shinoda, czyli człowiek od samego początku zajawiony tą produkcyjną stroną tworzenia muzyki, pracował w idealnych dla siebie warunkach. Zawsze nagrywaliśmy, co oznacza też komponowanie, nasze piosenki prosto do komputera. Przez pierwsze 2 lata funkcjonowania zespołu, zamiast rozwijać granie na żywo, jak większość kapel, nie robiliśmy nic innego oprócz nagrywania utworów przez 29 dni w miesiącu. No przyznajcie sami, nie jest to typowe podejście, szczególnie w przypadku zespołu metalowego czy rockowego. Zazwyczaj, nawet w obecnych czasach, rozpoczyna się to wszystko od wspólnego grania w garażu, czy też w piwnicy, czy gdziekolwiek indziej. Grania najpierw coverów, a później autorskiego materiału. Później jakieś przeglądy kapel, pierwsze koncerty, zdobywanie pierwszych fanów, a dopiero później nagrywanie pierwszych utworów, wydanie pierwszych epek, demówek, albumu i tak dalej, i tak dalej. W przypadku Linkin Park było jednak inaczej. Mike Shinoda uwielbiał zamknąć się sam w sali prób, czy też na chacie i godzinami dłubać się w Pro Tools, czyli oprogramowaniu służącemu do obróbki dźwięku. To było jego królestwo. Shinoda wspomina to tak. Jestem trochę puszczalnikiem. Czasami lubię siedzieć sam i dłubać w Pro Tools. Zaprzyjaźniliśmy się z właścicielami studia w Hollywood. Pozwalali mi tam spać po zamknięciu o 1 w nocy. Zostawiałem tam swój samochód i na kilka dni zamykałem się w pomieszczeniu wielkości sypialni. Trochę pracowałem, potem kilka godzin snu, coś zjadłem i tak w kółko. Pomieszczenie nie miało okien, więc nie wiedziałem, jaka jest pora dnia. Ale przejdźmy do tego, od czego rozpoczęliśmy ten odcinek. Chester. Zaledwie kilka dni po otrzymaniu telefonu od Jeffa Blue był już z chłopakami w sali prób. Bez większego namysłu rzucił robotę w centrum komputerowym, no bo tak naprawdę w głębi duszy wiedział, co chce w życiu robić. I nieważne, że najpierw będzie zarabiał grosze. Poczuł, że to jego szansa na spełnienie marzeń i po prostu poszedł w to. Musiałem powiedzieć do żony, kochanie, zostajesz na miejscu. Opłacaj wszystkie rachunki i czekaj, aż powiem, że jest w porządku. Było ciężko, lecz w głębi ducha wiedziałem, że jeśli włożę w to odpowiednio dużo pracy, jeśli skupię się na muzyce, musi się udać. No na początku było ciężko. Chester, podobnie jak chociażby panowie z Metalliki, no to porównanie nasuwa mi się tutaj akurat na myśl, spał wtedy w różnych miejscach. Między innymi w studiu i w swoim samochodzie, który z kolei wspominał tak. To był kawał złomu, nie jeździł szybciej niż 60 godzinę, nie miał świateł, nie miałem kasy na wymianę. Pierwszych nagrań panowie dokonywali we wcześniej wspomnianym studio, ale też w mieszkaniu Mike'a Shinody. Mieszkaniu, które delikatnie mówiąc nie było do tego przystosowane, bowiem ściany miały jedynie kilka centymetrów grubości. Sąsiedzi byli więc czasem naprawdę bezlitośni, co wspomina Chester. Wysłuchiwaliśmy odzewek w stylu, jesteście beznadziejni, zamknąć mordę. Co wieczór o 10 zaczynało się walenie w ścianę. Był to dla nas sygnał do odwrotu. O mało nie nazwaliśmy kapeli 10 PM Stalker. Sesje miały miejsce przy Stalker Street i kończyły się o 10. Ostatecznie stanęło oczywiście na nazwie Linkin Park, której geneza jest pewnie szeroko znana. No ale żeby nie było, zacytuję w tym miejscu Brada Delsona, który wyjaśniał. W Santa Monica, gdzie mieszkał Chester, jest Lincoln Park. Pomyśleliśmy, że to niezła nazwa i zaczęliśmy jej używać. Ale pojechaliśmy w trasę i szybko zorientowaliśmy się, że Park Lincolna jest praktycznie w każdym mieście. Dzieciaki przychodziły do nas mówiąc, stary, mieszkasz przy Lincolnie? Po której stronie?
Princip polega na tym, że gdziekolwiek nie pojedziemy, ludzie myślą, że mają do czynienia z jakąś lokalną kapelą. Pod tym względem to fajna nazwa. Zespół postanowił przy tej nazwie ostatecznie pozostać, tylko nieznacznie ją zmieniając. A dlaczego ją zmienili? Mike Shinoda mówi tak. Zdecydowaliśmy się na Linkin Park myśląc o stronie internetowej. Mogliśmy zaklepać domenę linkinpark.com. Podobało nam się, że jest łatwa do zapamiętania. Dorastaliśmy z internetem. Przez internet zdobyliśmy większość pierwszych fanów. Witryna była naszym domem, odkąd tylko działamy jako zespół. Był to więc zespół nowych czasów, zespół wejścia w nowe tysiąclecie. Pro Tools, praca nad nagraniami w zaciszu domowym, strona internetowa. Byli, jak na tamten czas, bardzo nowocześni, wręcz moglibyśmy powiedzieć rewolucyjni. Natomiast jeszcze przed zmianą nazwy nagrali demówkę jako Xero, przed dołączeniem Chestera, ale później już z Chesterem zarejestrowali dwie epki, na których znalazło się już sporo numerów znanych z wydanej nieco później pierwszej płyty. Epka wydana w roku 1999 ukazała się w nakładzie zaledwie 2000 egzemplarzy. No ale przed chwilą cytowałem Mike'a Shinodę, który mówił, że to w internecie Linkin Park zdobyli swoich pierwszych fanów. Ale jak konkretnie ich zdobyli? No bo pamiętajmy, że były to czasy mimo wszystko inne niż obecne. Czasy świetności stron, forów internetowych, czy też wszelkiego rodzaju czatów, na których integrowali się fani poszczególnych kapel. Rob Burden opowiada o przybranej wówczas przez zespół taktyce. Wyznaczyłem każdemu w zespole zadanie. Trzeba było pozyskać za pośrednictwem internetu 5-6 osób dziennie. Wchodziliśmy na czat Korna i pisaliśmy, jest fajny nowy zespół Linkin Park, sprawdźcie ich MP3, udając, że jesteśmy zwykłymi fanami. Z osobami zainteresowanymi zespołem panowie natychmiastowo się socjalizowali, oczywiście przez internet, później natomiast wysyłając w podzięce pocztą darmowe koszulki, płyty, naklejki, tego typu rzeczy. Rob dodaje jeszcze w tym temacie. W urzędzie pocztowym w pobliżu mojego starego mieszkania dostawali świra. Koperty do przesyłek priorytetowych były za darmo, więc zabierałem wszystkie i wychodziłem. Pakowaliśmy je w moim pokoju, mieliśmy tam jedną wielką firmę wysyłkową. A więc muzycy starali się zdobyć fanów, że tak powiem, własnym sumptem, no nie zdając się na cudowne przygarnięcie ich przez wytwórnię. Większość kapel po prostu grała muzę i czekała, aż zainteresuje się nimi jakaś wytwórnia, która dopiero później ich wypromuje. I dopiero później dzięki temu zdobędą pierwszych fanów. No tutaj tak nie było. Oni już sami chcieli się promować, sami chcieli mieć świadomość, że tworzą tę muzykę, no już dla kogoś. I niech to będzie 10, 20, 30 albo 100 osób. Ale wytwarzała się po prostu społeczność, która była ogromną siłą dla zespołu nie posiadającego jeszcze kontraktu na wydanie pierwszej płyty. Natomiast co ważne, w międzyczasie, kiedy to wszystko robili, no to oczywiście starali się o kontrakt z wytwórnią. Wiedzieli po prostu, że będzie on im zwyczajnie potrzebny. Ale dopóki kontraktu nie mieli, no to działali samodzielnie. Rob Burden opowiada. Właściwie błagaliśmy wytwórnię. Każda myślała, że jesteśmy kolejnym zespołem rap-rockowym, próbującym załapać się na moment, kiedy takie granie było modne. Graliśmy jednak tę muzę od 5 lat, zanim stała się popularna. W końcu zainteresowanie okazał rynkowy gigant Warner Bros. Miało to miejsce pod koniec 1999 roku. Dave Phoenix Farrell wspomina. Spodobało im się, że robimy tyle różnych rzeczy, że jesteśmy bardzo aktywni. Przychodziliśmy do ich siedziby w sześciu, siadaliśmy przy wielkim stole z ludźmi z różnych działów i rozmawialiśmy o naszych planach. Przynosiliśmy nawet listy od naszych fanów. Wiecie, co jest ciekawe? Podobno wytwórnia widziała w zespole potencjał, natomiast miała sporo wątpliwości co do takiej umiejętności, powiedziałbym, pisania prawdziwych hitów, co do przebojowości ich piosenek. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się to absolutnie abstrakcyjne, natomiast podobno właśnie tak było. Wspomina to sam Chester. Powiedzieli, że w numerach są niezłe fragmenty, ale nie ma tego czegoś, co sprawia, że piosenka staje się hitem. Nie zgadzaliśmy się z nimi i kontynuowaliśmy pisanie. Okazało się, że im więcej tworzyliśmy, tym bardziej się to w firmie podobało i tym bardziej nas wspierali. Im częściej przekonywaliśmy o naszych racjach na spotkaniach, tym chętniej poświęcali nam czas. Postanowili na nas postawić. Jeszcze przed wydaniem pierwszej płyty wytwórnia postanowiła przetestować chłopaków w boju i wysłała ich na pierwszą trasę koncertową. Podczas niej grali jako support kapeli The Union Underground, która co ciekawe swoją karierę wydawniczą zakończyła na tylko jednej studyjnej płycie. Natomiast Linkin Park rozpoczęli wtedy drogę typowej kapeli, która chce się wybić. Musieli się dostosować i pokazać odpowiednią determinację. Rob Burden wspomina. Jedna z piosenek The Union Underground leciała już w radiu. Nas nie grano, więc było ciężko. Jeździliśmy psującą się furgonetką. W sześciu plus menedżer i kierowca oraz ewentualnie dodatkowe pasażerki. Często sami prowadziliśmy, sami nosiliśmy graty. Wnosiliśmy sprzęt na scenę, gdy wpuszczano już ludzi, a po koncercie ładowaliśmy go z powrotem do przyczepy. I jazda do następnego miasta.
Trasa została zagrana, przyszedł więc czas na przygotowanie debiutanckiej płyty. Trzeba było dogadać się z jakimś producentem, no najlepiej już z tej wysokiej półki. I było to możliwe dzięki kontaktom wytwórni. Wybrano Dona Gilmora, gościa, który co prawda jako producent pokaźnego CV nie miał, natomiast z legendami muzyki gitarowej miał już do czynienia, ponieważ jako inżynier dźwięku nagrywał najbardziej legendarny album zespołu Pearl Jam, czyli oczywiście ten. Za miks na debiucie Linkin Park odpowiedzialny był Andy Wallace. No to był człowiek niesamowicie doświadczony na różnych stanowiskach związanych z pracą studyjną. Miksował Nirvana, Slayera i Sepulturę, produkował Faith No More. Natomiast głównie wyspecjalizował się w miksach i miksuje po dziś dzień, chociażby takie zespoły jak Ghost, Avenged Sevenfold czy Gojira. Ten gość był więc pewniakiem. Większą mimo wszystko zagadką był producent Don Gilmore, ale zespół miał swoje powody, żeby wybrać właśnie jego. Opowiadał o nich Rob Burden. Tym, co nas uderzyło w Donie, było skupienie na kompozycji, strukturze piosenki. Nie szukaliśmy kogoś, kto patrzy na produkcję od strony brzmienia, szuka fajnych dźwięków. Chociaż udało nam się takowe uzyskać. Potrzebny był ktoś czujący kompozycję, żeby przyciął w kilku miejscach niepotrzebne rzeczy, pomógł stworzyć jak najlepsze piosenki. Cały proces twórczy trwał około 9 miesięcy, natomiast panowie często mieli już gotowe podstawy, wersje demo poszczególnych utworów, więc sposobem działania w poprzednich latach i tymi wypracowanymi roboczo godzinami w domowym studio wypracowali sobie fajną pozycję startową. Nie zaczynali od zera. Nie wiem, który numer na płycie lubicie najbardziej, napiszcie proszę w komentarzu, natomiast jednym z moich ulubionych kawałków jest Runaway i pamiętam, jak swego czasu naprawdę katowałem ten utwór non-stop. Jak się okazuje, to właśnie z nim było najwięcej kłopotów, szczególnie przy warstwie lirycznej. Chester opowiada, jak producent ciągle przyczepiał się do tego tekstu, kwestionując go, że wciąż jest zbyt słaby. Kiedy przychodziliśmy do producenta z kolejnymi wersjami tekstu, on powtarzał: słabizna, słabizna, słabizna. Myślałem, że robi sobie ze mnie jaja. Nie chciałem zmieniać znaczenia, nie chciałem robić z siebie głupka, tylko po to, żeby lepiej to brzmiało. To był najbardziej upierdliwy moment nagrywania. Odchodziłem od zmysłów, doprowadzałem też do szaleństwa Majka. W końcu powiedział mi: rusz się stary, skupisz się i natychmiast napiszesz te słowa. Zrobiła się z tego piosenka One Step Closer. W pierwszej zwrotce śpiewam o sobie piszącym w kółko to samo. Na temat One Step Closer wypowiadał się Shinoda. One Step Closer dotyczy bycia na krawędzi. Jest bardzo sugestywny, myślę, że dlatego przyciąga ludzi. Kawałek mówi sam za siebie, łatwo go zrozumieć i łatwo się z nim utożsamić. One Step Closer był pierwszym singlem z płyty i to do niego powstał pierwszy teledysk, o którym Shinoda mówi tak. Klip jest bardzo zielony i bardzo mroczny. Kręciliśmy go w opuszczonym budynku metra w Los Angeles, graniczącym z zamkniętym szpitalem geriatrycznym. Maksymalnie przerażające miejsce. Panował tam zaduch, fruwał pył i śmieci. Ciężko było oddychać, ale wytrzymaliśmy i nieźle się bawiliśmy. Ludzie mówią, że większość kapel męczy się przy pierwszym klipie, nie jest zadowolona z rezultatów. Nam było super. Album ukazał się 24 października 2000 roku i nie od razu odniósł sukces. Być może dlatego, że był to po prostu pierwszy album Linkin Park i nikt po prostu o zespole za bardzo nie wiedział, bo i nie miał prawa. Być może też za sprawą doboru kolejnych singli, z których to ten ostatni, In The End, odniósł największy sukces i jako singiel został wydany prawie rok po premierze albumu. Do pierwszej dwudziestki zestawienia Billboard 200 Hybrid Theory wszedł dopiero wiosną 2001 roku, a numerem 2 został w grudniu 2001 roku. Roku, czyli ponad rok po premierze. Nabijał swoją sprzedaż regularnie, na początku powoli, a później coraz szybciej, z takim, powiedziałbym, efektem kuli śnieżnej. Linkin Park trafili do mainstreamu i dlatego też musieli odpychać od siebie teorie dziennikarzy, jakoby byli czymś w rodzaju rap metalowego boysbandu. Boysbandu stworzonego przez wytwórnię, no bo pamiętajmy, że wtedy w muzyce pop tych boysbandów, właśnie w tamtych czasach, stworzonych przez różne firmy, było naprawdę sporo. Oni jednak byli przecież grupą kumpli, tworzących muzykę z pasji, dlatego też musieli odbijać tę piłeczkę. Shinoda mówił o tym tak. Nie słyszeliśmy takich sugestii, dopóki nie opuściliśmy Stanów. Może wzięło się stąd, że nigdy wcześniej na starym kontynencie nie byliśmy. No i zdecydował brak komunikacji pomiędzy zespołem a fanami. Niemal każdy tutejszy dziennikarz pyta nas o sprawę boysbandów, a to takie niedorzeczne, takie głupie. Natomiast też, żeby nie było, to Linkin Park poszli, czy to z wytwórnią, czy z producentem, na pewne kompromisy, no, które docelowo miały wpłynąć na lepszą sprzedaż płyty. I finalnie, można powiedzieć, pod względem komercyjnym się to opłaciło. Na przykład panowie sami z siebie, gdyby to sami decydowali o brzmieniu płyty, no to chcieli brzmieć dużo ciężej. Tutaj poszli na kompromis z producentem, który z kolei pewnie dostał wytyczne od wytwórni. I być może faktycznie, gdyby nie ingerencja producenta i wytwórni, no to Linkin Park nigdy nie odnieśliby takiego wielkiego sukcesu. A może
po prostu nie na tej płycie. No, gdyby była trochę mniej przebojowa, trochę cięższa, no to były detale, ale decydujące jednak o tym, co się spodoba masowej publiczności, a co nie. Natomiast podobno w kwestii użycia na płycie wulgaryzmów, to zespół miał pełną dowolność. No i to ich decyzją było nie przeklinanie w utworach. Chester mówił o tym tak. Na gruncie prywatnym jestem prawdopodobnie jedną z najbardziej wulgarnych osób, jakie możecie spotkać. To nie tak, że spotkało się dwóch grzecznych kolesi. Możecie mi zaufać, jesteśmy kapelą rock'n'rollową. Chodzi mi o to, że nie przeklinamy na pokaz. Kiedy trzeba było pisać teksty, usiedliśmy z Mike'iem i chcieliśmy, żeby były szczere, żeby miały siłę i głębię. Zaoszczędziliśmy więc 10 centów od każdej płyty na kosztach naklejki Parental Advisory. Kiedy zespół osiąga tak wielką popularność w tak krótkim czasie, no to muzykom do głowy może uderzyć tak zwana woda sodowa. Często się tak właśnie dzieje, kiedy wielki sukces przychodzi już z pierwszą płytą. Natomiast Linkin Park mimo wszystko byli bardzo przyziemni. Na przykład Mike Shinoda regularnie miał kontakt z fanami w sieci, odpisując na ich wiadomości na różnych czatach i tak dalej. Panowie świetnie zresztą wykorzystali też rosnącą popularność internetu. Podczas gdy starsze zespoły nie do końca jeszcze rozumiały nową rzeczywistość, to Linkin Park jeszcze przed wydaniem płyty podrzucali za darmo swoje MP3, a już po wydaniu pierwszego albumu udostępniali fanom grafiki związane z zespołem, narzędzia niezbędne do zbudowania swoich stron internetowych i tak dalej, doskonale wiedząc po prostu jak to wszystko działa, doskonale wiedząc, że to zespołowi docelowo pomoże. Na początku 2001 roku Linkin Park odwiedzili Europę. Jak wyglądało życie w trasie? No kiedy już koncertowali w Europie w roku 2001, to ich komfort podróży nieco wzrósł, bowiem do dyspozycji mieli dwa autokary. Jeden dla zespołu, w drugim urządzono natomiast studio, gdzie panowie tworzyli już materiał na drugą płytę. Muzycy opowiadali też ciekawą anegdotę z trasy. Autobus jest naszym domem. Któregoś dnia ktoś zostawił otwarte drzwi. Do środka wpadła dziewczyna, rodzaj tych pijawek z backstage'u. Włazi i mówi, hej, gdzie macie łazienkę? Wyobraź sobie, że siedzisz w domu, oglądasz telewizję, jesz kanapki, popijając oranżadą i nagle wpada jakiś pijany bałwan, który chce skorzystać z łazienki. Wezwałbyś gliny. Rokowy tryb życia jest bardzo przerażający. Nie ma strefy bezpieczeństwa. Dlatego staramy się być u siebie tak spokojni, jak to możliwe. Z powodu całej tej dżungli na zewnątrz. W roku 2001 panowie zagrali też na wielkim festiwalu Ozzfest w towarzystwie kapel takich jak Black Sabbath, Marilyn Manson czy Slipknot. No i w porównaniu z większością zespołów grających na Ozzfeście, to ich muzyka wypadała dość lightowo. Pojawiły się oczywiście głosy, że Linkin Park tam nie pasują, no bo nie są zespołem metalowym i w gruncie rzeczy zgadzał się z tym Mike Shinoda, ale rzucał też na to trochę innego światła. Gramy na Ozzfest, ale oczywiście nie jesteśmy kapelą metalową. To co robimy nie ma ściśle metalowej natury. Zwłaszcza w porównaniu z chociażby Black Sabbath. Jeśli więc metalowcy przyjdą na nasz koncert, poznają coś nowego. Z drugiej strony fani, którzy odwiedzą Ozzfest z naszego powodu, także usłyszą nowe rzeczy. Chcemy być pomiędzy, nie wychylać się w żadną stronę. Pozycja pomiędzy nie oznacza jednak pozycja bezpieczna. Podobno Marilyn Manson zadedykował swój utwór Fight Song, cytuję, każdemu pieprzonemu zespołowi jednego przeboju, który usiłuje wam wcisnąć swoją płytę. Podobno chciał w ten sposób uszczypnąć Linkin Park, no ale jak się okazało, to nie jest zespół jednego przeboju.